Identyfikator podmiotu. SCP-7... It's over 9000! Klasa podmiotu... Nightkeeter! Specjalne czynności przechowawcze. SCP-732 nie jest obecnie zabezpieczony. Nie można, bo jest niezniszczalny! Jednakże, jeżeli obiekt będzie można zabezpieczyć, SCP-732 należy trzymać z dala od wszelkich istotnych zapisów, a ponadto obiekt należy zaopatrzyć w willę z 1500 pokojami i ukrytym laboratorium, z którymi będzie walczył ze zbrodnią. To zarażone wpisy muszą zostać zniszczone celem zapobieżenia rozpowszechniania się wpływowi obiektu. Opis. SCP-732 to siła lub byt, który obiekt jest niesłychanie przebiegły i ujmujący. Zmienia nasze zapisy w chaotyczne fanfiction. Obiekt przejawia moce psychiczne i może rozsadzać ludzi w mgnieniu oka. Nie wiadomo. Jest ze wszystkimi fajowymi SCP-ami! Pytania odnośnie do natury SCP-732 w większości nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Horror! Tajemny horror! Gdyż nie istnieją dowody mogące to potwierdzić, uważa się, iż naszych zapisków zostało podmiotem wpływu SCP-732. Dodatek. Niedawne uszkodzenie przechowalni SCP. Jestem sierotą bez rodziny, ale mam sporo kasy. Mucha. Przechowywanie, które powinno zakładać prostą i bezpieczną procedurę, usunięto. W nieznany sposób doprowadziło do mobilizacji mobilnej formacji operacyjnej Omega-7. SCP-076... Skopał dubsko Abla i jest teraz moim najlepszym przyjacielem na zawsze! Był zawiedziony, kiedy odkrył, iż mały bóg śmierci, którego miał zabezpieczyć, tak naprawdę nie był żadnym bogiem. Całkiem mam randkę z SCP-105. Rozczarowany, na miłość naszego pozostałego budżetu, zaleca się opracowanie efektywniejszych metod przeciwdziałania wpływowi SCP-732. Doktor... A, i uprzedzając wasze pytania, nie, to nie jest joke, sprawdzałem.